Proszę Państwa, witam wszystkich serdecznie tu na dzisiejszym naszym spotkaniu. Jest to spotkanie takie podsumowujące dla nas zbierania podpisów. Jutro podpisy na naszego kandydata jadą do Warszawy i tam zostaną zaniesione do Państwowej Komisji Wyborczej i mam nadzieję, że będą zarejestrowane. Kilka tygodni temu podjęliśmy tutaj wspólną inicjatywę, że zbieramy na wszystkich kandydatów antysystemowych i my jako partia tutaj postanowiliśmy we Wrocławiu, ale nie tylko we Wrocławiu, bo też wiele oddziałów i kół robi to samo, a też osoby prywatne, które są u nas w partii, nasi członkowie podjęli taką inicjatywę, że będziemy zbierać i będziemy pomagać tym naszym antysystemowcom. Nie ze wszystkimi się, proszę Państwa, zgadzamy, ale Wolter kiedyś powiedział, pomimo że się nie zgadzam z Tobą, to będę walczył o to, żebyś mógł swoje poglądy głosić i to zarejestrowanie tych kandydatów spowoduje to, że ci ludzie będą mogli głosić te poglądy, będą głosić poglądy z pewnością nowe, bo tych starych mamy już dość. I proszę Państwa, dzisiaj mam ogromną przyjemność przekazać 1455 podpisów dla pana Grzegorza Brauna. Proszę Państwa, znamy się tutaj z prezesem Zbigniewem Jarząbkiem od wielu, wielu lat. Próbujemy tutaj w naszym lokalnym środowisku rzeczywistość zmieniać ku lepszemu, ku prawdzie i wolności. Obserwuję też zmagania z kolegów upartyjnionych z Kongresu Nowej Prawicy. Bardzo dużo się uczę. Też na błędach, bo na tych błędach to się chyba najlepiej wszyscy uczymy jako Polacy. Bardzo jestem wdzięczny za tą pomoc. No my jako pospolite ruszenie niestety zbyt późno może wychodzimy z tych zagajników naszych i z innych zakamarków, ale to też jest wspaniałe. Tutaj widać świeżość w drużynie Grzegorza Brauna. Także bardzo dziękuję Kongresowi Nowej Prawicy. Mogę się zreważować mniej więcej połową tej ilości. 699 podpisów przekazuję w tej chwili. Natomiast jestem przekonany, że jeżeli w Polsce ma się coś zmienić, to jesteśmy skazani na współpracę. A szczególnie mnie interesuje ta współpraca na Dolnym Śląsku. Próbujemy reaktywować taki komitet, który powołaliśmy 5 lat temu do wyborów samorządowych właśnie razem z Grzegorzem Braunem, razem z kolegami z... Wtedy już nie pamiętam, czy jeszcze to była Unia Polityki Realnej. Chyba tak. Polski Wrocław to się nazywało. I no naszym, moim marzeniem przynajmniej jest, żeby wszystkie ugrupowania antysystemowe i te, które już zorganizowane w formie partii politycznej, czy te, które tworzą partie jak Ruch Narodowy, czy te takie całkiem spontaniczne, naturszczykowskie, jak nasz komitet Grzegorza, wspierania Grzegorza Brauna, czy Pawła Kukiza, że tutaj no, będziemy się wspierać, będziemy współpracować. Bo naprawdę żniwo jest wielkie, robotników mało i w jedności siła. Co tu dużo gadać. Także bardzo dziękuję za już. Gratuluję przede wszystkim, bo z tego co wiem, Jacek Wilk, który równie dobrze mógł być naszym kandydatem. Myślę, że to samo dotyczy Grzegorza Brauna jako potencjalnego kandydata Kongresu Nowej Prawicy. Że komitet Jacka Wilka już te 100 tysięcy zbiera. My niestety, Państwa, my będziemy walczyć do ostatnich godzin. Widzę, ale jestem optymistą. Widzę, jak narasta ilość telefonów, ilość maili. Z Warszawy odbieram sygnały, że no przychodzi 3,5-4 tysiące podpisów dziennie i cały czas jest krzywa wznosząca, także no mamy jeszcze 3 dni robocze. Musi być dobrze. Jeszcze raz dziękuję, panie Duszko. Jeszcze może dwa słowa w związku z tym, że my też jeszcze walczymy, bo proszę Państwa, zbieramy, bo tam w Warszawie, w tym PKW to nigdy nic nie wiadomo. Lepiej mieć więcej jako jeden mniej. I tutaj w tej Waszej walce też jeszcze dołożymy parę głosów, bo ciągle spływają nasi ludzie, także będziemy na bieżąco przekazywać do ostatniej chwili. Świetnie. Życzymy sukcesu. Dzięki.